Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozegrać Puchar Polski w slopiczu edukacyjnym. To jest taka, w cudzysłowie, amatorska odmiana slopicza bądź baseballu. W nazwie jest słowo slow, ale tu nic poza narzutem, nic wolnego w tej dyscyplinie nie ma, bo jak Państwo pewnie za mną widzicie, tam się toczą dość zacięte i bardzo szybkie rozgrywki. Ta dyscyplina jest bardzo podobna do baseballu i gra się nią na takim właśnie boisku, które składa się z infieldu, czyli tam, gdzie są cztery bazy, oraz za pola. Żeby zdobyć punkt, należy obiec wszystkie cztery bazy i wrócić do bazy domowej. Wtedy zdobywamy punkt. Natomiast obrona ma za zadanie przeszkodzić biegaczom w obieganiu baz poprzez robienie autów na przykład na bazę albo poprzez złapanie piłki z powietrza. Najgorzej zacząć generalnie, bo jak już się przyjdzie, no to uzależnia bardzo mocno, ciężko przestać grać. A co, kolega mnie ściągnął po prostu na pierwszy trening, mówi, przyjedź, zobaczymy, no i tak zostałem. Niszowy, ale jak widać, tutaj się wszystko rozwija, boiska powstają w Polsce, więc myślę, że to kwestia czasu, jak ten sport będzie, czy softball, czy baseball, czy slow pitch będzie bardziej popularny.